witam wszystkich Polaków i pozdrawiam. Jestem w pensjonacie u pani Marii Kozłowskiej. Jest dzisiaj 19 styczeń. Jest piękna pogoda. Zapraszamy wszystkich pielgrzymów do pielgrzymowania z Chrystusem Królem dookoła granic Polski. Także piękne widoki, śliczna pogoda. Pozdrawiam. Polaków i Polonię. Stoicie pod kościołem świętej Elżbiety Węgierskiej, która była matką świętej Kingi, która założyła klasztor klarysek. Tak. Jak zmarł jej mąż Bela III, to ona została bezdomna, bo ją rodzina wyrzuciła z majątku męża. Tak. I ona z dziećmi wędrowała po całej Europie. Jedną tajemnicą jest to, że wtedy Elżbieta Węgierska wynalazła lekarstwo, które pochodzi z rozmarynu, na stawy i na kręgosłup i na bóle mięśniowe. Olejek rozmarynowy z tak zwanym omanem. Ale Elżbieta Węgierska przede wszystkim ma tą zasługę, że ona jako pierwsza obrała jak za swojego patrona Chrystusa jako króla. Że po śmierci męża Jezus Chrystus stał się w jej życiu i w życiu Kingi Jezus, i królem w ich życiu. I cały klasztor klarysek opiera się na kulcie do Jezusa Króla. No coś pięknego. Który jest w Starym Sączu. To musimy koniecznie tam być. Nie wyjedziemy. Musimy no. Tam być. I jakbyście tam weszli, tam jest dwie rzeczy, które są ważne. Jan III Sobieski, jak stąd jechał, bo zatrzymywał się w Starym Sączu, bo to kiedyś było duże miasto, to zatrzymał się u klarysek i tam jest jego ławka. Jak się wejdzie do kościoła, po prawej stronie są takie małe schodki, on tam wchodzi do góry przy chórze, miał swoją ławkę i modlił się do Jezusa i do Najświętszej Marii Panny o opiekę dla wojsk polskich w czasie odsieczy wiedeńskiej. A z tyłu
jak się wchodzi do tak zwanego zachórza, czyli Misji Mariańskiej, są aktualne w stosunku do Polski. Tylko że my nie czytamy tych słów dzisiaj i generalnie w ogóle nie skupiamy się na tym, kto jest naszym królem i kto jest naszym monarchą w tym kraju. Od zawsze. Od czasów pierwszego chrztu Polski w 96 roku. Jezus był najwyższy i Maryja. A kraj był poświęcony Duchowi Świętemu. Tak naprawdę. I to wszyscy królowie do czasu pierwszych klubów elekcyjnych cały czas był taki kult tutaj w Polsce. Tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą. Dlaczego dzisiaj nikt nie chce mieć Chrystusa za króla? I kiedyś modląc się z moim kierownikiem duchowym doszliśmy do takiego wniosku. Bo jeżeli byśmy mieli króla, to bylibyśmy niezależni od wszystkich państw. A ponieważ nie chcemy tego króla, no to jesteśmy zależni od innych. I dzisiaj wszyscy mówią, że Polska ma kłopoty z Niemcami, z Francuzami, z nienawiścią do Polski, tylko dlatego, że jesteśmy jednym z wielu krajów, który nie ma monarchy. A monarchą dla Polski powinien być Jezus Król. Tak. Z powrotem. Tak. Dlatego zapraszam do sióstr klarysek, które modlą się i mówi się, że kameduli w Krakowie, a klaryski w Starym Sączu to jest piorunochron wiary dla Polski. Oni zbierają na sobie całe zło i od Polski je odganiają i wypraszają łaski u Jezusa. Żeby Polski nie spotkał ten sam los, co całą Europę może spotkać. A niedługo jak będzie blackout i będą nas chcieli wyłączyć, jak wybuchnie wojna, jak przyjdzie paruzja, no to ocalone będą tylko te kraje, które się oddadzą Jezusowi. W 100%. Tak jest. Króluj nam Chryste! Jest tutaj taki obraz Jezusa po prawej stronie. Co? Jest to coś szczególnego, jakiś dar? Tak. Cześć, Pawle. Cześć. Ten obraz tutaj podarował Bolesław Wstydliwy. Później go odnowił Jan III Sobieski, a później rodzina Tarnowskich z Tarnowa dbała o ten obraz aż do 1918 roku. No a potem już miasto przejęło ten obraz. Wstydliwy to był mąż królowej Kingi. I jest jedna rzecz. Król polski. Bolesław Wstydliwy, który dał prawa Krakowowi i zresztą Staremu Sączowi również. Ale to jest niesamowite małżeństwo Bolesława Wstydliwego i Kingi było takie, że Kinga, wiedząc, że Pan Bóg ją obrał do tego, żeby służyła jemu jako w czystości, zgodził się na to, że będą małżeństwem czystym. Czyli nie będą mieć dzieci i ona będzie mogła po śmierci wstąpić w zakonu. Jak ona zmarła, jak zmarł Bolesław Wstydliwy przedwcześnie, to Kinga, czyli Kunegunda węgierska, przyjechała do Starego Sącza i oddała się Panu Bogu i zbudowała ten klasztor. I ten klasztor na dzień dzisiejszy ma 865 lat. Dlatego tam warto przyjechać i wejść i zobaczyć, porozmawiać z naszym kapelanem. Pani może rozmawiać też z Ksenią, czyli przełożoną zakonu, bo Ksenia jest zakonu klarysek, tak, jest równoważna z biskupem, więc dla tych kobiet. I one wam mogą opowiedzieć szczegółową historię. Bardziej niż